Tak komu bym kazać? Czubie ty, no tak. No dobra, ja się zgodziłem. Trudno. Pierdolnięty jesteś. Chuj tam, 40 zł zapłacimy. Powiedział, że będzie za pół godziny, tylko odwiedzi nam klienta. Kurwa, ja sam stówę dałem. Tak, ale dałeś stówę, no. Ale mówi, że wcześniej był u nas pod domem i że nie wyszedłem. 5 zł. To moja wina, tak? Wszystkiego najlepszego dla killera, uśmiechnięta. Powiedział, że chce tacos, ale ty możesz zrozumieć, czy jesteś pijany. Wziął stówę, no. Teraz sobie wyszedłem po fajki i teraz zadzwonił, że wcześniej był, jeszcze raz, test centrali mu przekazała, że wcześniej był, nie wyszedłem po te fajki i dodatkowo 40 zł trzeba zapłacić za wcześniejszy. Ale to spierdala. No trudno, no powiedział, to powiedział. Adi, no to ja byłem. Razem, dobra, inaczej, żeby cię nie mieć, 140 zł razem. Za dwie paczki papierosów? Za, właśnie to nie chodzi o papieros, chodzi o dojazd. Był za jeden kurs i drugi, dwa razy jeździł na wioskę. Wiesz co, ja go mnie w chuj pocałuję. No to widzisz. Przestań. Na teren mogę wyjść. Powiedz, że za pół godziny będzie. No to mówię. No to co robimy? Nic. Dajemy mu to czy co? W życiu. Ani centa. Miśka. Moja Miśka. Miśka. Chuj tam. Nie wiem, no ja bym mu to dał. Przestań! Żeby się odczepił od nas, dałbym mu te. W życiu. Te 40 zł. Nie za mało. Ale to nie jest 5 stów, tylko 40 zł chcę dodatkowo. W życiu! Za dwie paczki papierosu? Jest 140 zł. 140. Wali mnie to. Weź mi tę piosenkę, daj mi piwo. Bo się wkurwia. Śmieci jebany. Fajki nie otworzyłem, o. Ale to są Marlboro, ci mówisz, że same fajki zapłacisz 5 dych. No to nic. Ile? 5 dych za same fajki. Sklepie, tak. A to jest stacja nocna. To co? Jakie 5 dych? No bo co? 20 ile? A wiesz co za marka papierosów? O jest Marlboro. A paliłeś kiedyś takie? Kurwa, z zająco wujkiem. No, 20 lat temu. Jeszcze oni kosztują? 20 zł. No. 5 dych. Już głupoty jak. No to nie wiesz? Przestań! Jak ty trzymasz, jedzie to ile dych? Od razu ci tego... I nie otwierałem. O, są za daleko. Ale opowiedział, że oglądał streama i że dużo zarobiliśmy. Jego chuj to obchodzi. No tak powiedział, no właśnie. Szmacierze. A wie co mi może? Loda zrobić. Szmaciarz. Ty. Stówę dałem kurę za fajki jeszcze mało? Jeszcze 4 dych trzeba dopłacić. No to daj stówę. Ja ci resztę oddam, a jutro się oddam. No tak. No daj stówę, ja ci 6 dych. No daj stówę, nie mam tam gotówki no. W życiu. Daj stówę. Nie. Oddam ci jutro. To nie chodzi o to. Daj tylko. Nie! Ale daj mi stówę! Nie! Daj mi stówę! Przyjedziemy. Ale 6 dych ci oddam jutro. Ale po co? Nie chodzi... No widzicie? Nie chodzi o kasę. Jak on tu przyjedzie, dam ci stówę przy nim. No i dobra, tak. To wyjdziesz ze mną. No. Dobra. Sorry. Ja to nagram. Tak, i wyjdę z tobą. Dobra. Pewna stówę chamie za dwie paczki pani. To będzie 200. 5 minut temu słyszałeś dzwoni, ja gadałem i powiedział. Dobra. No to jak nie wyszło. Patrz. Dobra, przyjedzie idę za drenem. No to daj stówę, jak przyjedzie, oddam ci 60 zł ci oddam. I dam stówę przy tobie. No to możesz dać, ale dać. Jak przyjedzie. Dobra. Przyjedzie. Przyjedzie facet z taryfą. Powiem, dałem stówę na fajki. Mało, aha. Ty rozumiesz, że nie dałeś 100 zł za taksi? Za dowóz wziął 50 zł i za dwie paczki fajek wziął do 90. No. I napiwka dostał. Aha. I jeszcze chce 40 zł, bo wcześniej był i nikt nie wyszedł. Ach. Przestań. Ja ci dałem stówę. No stówę! A jeszcze 40 zł trzeba dopłacić. O, ja nie mam. A jakiego napiwka? Ja mu sam siebie ten napiwek, ale ile? No 10 zł. No. To będzie na tej płacie za... I że ja będę płacił za dwie paczki papierosów 100 zł? No ale ty 140. No! O ja!
jest! No widzicie? Jeszcze więcej! Ale widzicie, widzowie? Bo ojciec myśli, że to są żarty i dlatego nigdy nie rozumie, jak działa branża komunikacyjna. No. Jest taksówkarz na nocnej służbie. No. Za kurs bierze 50 zł. Wcześniej u nas był 2 razy, już jest 100 zł plus fajki 140 i chce teraz dopłatę. No to ja się mu nie dziwię. Przepraszam, ja tylko fajki zamówiłem, co mówisz? Ale fajki kosztują 40 zł. No. I za kurs wziął 50 zł. Ile? 40. Chyba go popierdoliło. No i widzicie. Życiu mi nie dał. Co? Teraz mam powiedzieć za 2 paczki papierosów? 140 zł razem. No, i za ten, i za kurs 100. Nie, za kurs 50, za fajki 40, to jest 90, 10 zł na piwku, to masz 100. Czekaj. I teraz dzwonił, że był tu 2 razy, jeszcze 40 zł muszę dopłacić. O, 2 razy był? Tak. Czy ja go zamawiałem? Ja go zamawiałem. Dla ciebie. No. Ale po co? A ty głupi jesteś. Bo chciałeś palić. No raz fajki przywiózł. Ale był 2 razy, bo pierwszy raz nikt nie wyszedł niby. Aha, widzisz. No dobra, no to ty się będziesz mu tłumaczył. Ja go pójdę za pierdolę. No i widzicie. Normalnie pójdę i wszystko. Powiem, facet, chyba jesteś pierdolnięty. No dobra, to ja nie będę się tłumaczył tam, kurwa. Ja mam ci płacić. Dobra, daj 100, dam mu te 40, 60 zł. Ile? 60... Tylko... oddam ci 60 zł, 4 dychy mu tylko dam. 100 już ci dałem. Ale to wydałem na fajki i na dojazd. No, no. No to teraz mu dam... Jeszcze 100? Nie, bo 4 dychy z tej 100. A w życiu? 4... Nie mam nawet. No i... Oddałem ciotce. To by się tłumaczył mu. No, będę. Adrian, oddaj 50 zł. Ja, no oddaj, za co? 5 zł. Nie, bo oddaj. Adrian, oddaj 50 zł. No to ty oddaj. Ty. Adrian, oddaj 50 zł killerowi Adrian. Ale to ojciec. No widzicie? No bo się śmieje, bo wy sejajce robicie. Adrian, oddaj 50 zł killerowi Adrian. Oddaj 50 zł killerowi Adrian. No dobra, no to ja nie muszę dawać. Jak przyjedzie, to ojciec pójdzie się, będzie tłumaczył, nie ja. Będę. Ale głupoty Adi gada, nie? Pamiętam. Słuchajcie, widzowie. Wziął za dojazd, wziął 50 zł, powiedział jeszcze pozdrów ojca, pozdrowiłem, powiedział 40 zł za fajki, 10 zł na piwku i teraz jeszcze dzwonił, że 40 zł za to, że był tu 2 razy, bo pierwszy raz nikt nie wyszedł. Razem 140 zł. To mówię do ojca, daj jeszcze 100, oddam ci 60 zł. Daj 100, oddam ci 60 zł, rozumiesz? Tobie fajki wniosą 160 zł. Ale ja ci oddam to. Sorry, tobie fajki wniosą 140 zł. Razem tak. No. Ale ja ci oddam. Nie, to nic. 60 zł ci oddam. Ale... Dodaj 100. Spierdalaj. 2 paczki fajek nie wniosą 140 zł? Ale jest nocna taryfa, ty rozumiesz? No to nie, no to widzicie. No. Dobra, to chodź ze mną. No to jak przyjedzie, to idzie ze mną. To idzie ze mną. Oczywiście. No dobra. Stoję. To ty będziesz się tłumaczył. Będę. Dobra. Będę. Dobra. Będę. I powiem, ile pan mi się... No to ojciec. To ty będziesz się tłumaczył. Dobrze. Dobra. Dobrze. 2 paczki Marlboro. Tobie wyniesie tak. Ile? 160 zł, tak? Ja ci oddam te 60 zł. Nie. A czemu oddasz? No bo ja wziąłem to na siebie, żeby tu był 2 razy niby. Zaraz się spytam, ile kosztuje paczka fajek. Około 20 zł, nocna taryfa, rozumiesz? A teraz masz ile kosztuje? Kto? Teraz ile muszę zapłacić? Zapłaciliśmy 100 teraz. Już kartą płacisz. 5 zł. Ale nie płaciłem, bo nie ma terminala. Weźcie, ogarnijcie się. Opatrz. W wodzie samochód nie jeździ i skoro był już kurwa raz, to musi to nie opłaca, ale dla pijanego killera nie przetłumaczysz, no on też pracuje i za darmo nie jeździ. Widzisz? Bo 2 razy tu był. No i dobra, widzisz, ojciec nie przetłumaczysz, bo się nie da. Razem, ojciec, już to... Słuchaj, razem dałeś 100. No. Dasz jeszcze 100. I oddam ci 60 zł. A w życiu nie dam 100. 40 zł jeszcze tylko potrzebuję. Nie dam 100. Ale ty rozumiesz, że muszę? Nie dam. Ale jak muszę? Kartą zapłać. Nie mogę. Czemu? Bo terminal powiedział, że nie działa. Muszę gotówkę mu dać. I musisz... Wiecie, jaki jest problem?
że ojciec powinien dać mi tą stówę, dałbym mu tą stówę taksówkarzowi 60, 40 zł, 60 zł bym dostał reszty i oddam ojcu i tyle. I będzie sprawa załatwiona, a ojciec duma go uraża i odpierdala. Bo kurwa stówę dałem. Ale ty rozumiesz, że to było za fajki, za kurs, a jeszcze dwa razy tu będzie jeszcze 40 zł, trzeba mu dopłacić. Dwa razy jeszcze, a ty to nie moja działka. A to dlaczego? Daję stówę, znowu stówę. On nie... mi spokój, kurwa. Ale on nie chce stówy. On chce 40 zł za dodatkowy kurs. Ja już sam stówę dałem teraz. No tak, ale za fajki i za kurs. I znowu 6 dych? 4. Kurwa. To chuj z tych pieniędzy mam. Masz te pieniądze, wpizduj, powiedz temu tam w tym. Czekaj, no weź to cofnij. Powiedz mu, bo ty jest, że te pieniądze wypierdolił. Kasę. 5 zł. Tak. Ale czemu powiedz. Czemu? No. Masz te pieniądze, pizdu. Ale to, ale ty te pieniądze weź nie od 4 dych chciałbym. Nie. Ale patrz, ale... Musisz kartą płacić. Ale nie ma terminala, bo mu nie działa. To nie rozpierdala. No i dobra, i właśnie widzowie przerwę, że tak podpuszczacie, to tak jest. Nie ma dziwne. Kurwa. Dałem 100 i mało. Mało, bo wziął 150 zł za dowóz, 40 zł za fajki, 10 zł na piłku jest stuwa. To jest stuwa, rozumiesz? I 40 zł trzeba mu dopłacić, że to był dwa razy. A to mi obchodzi. No to chuj, to będziesz ty z nim gadał, nie ja. Bo później widzowie będą mieli do mnie pretensje. A ty, a czemu dwa razy? Bo nikt nie wyszedł za pierwszym razem. To nie moja wina. No to ty wyjesz do niego. Oj, zaminęli. 5 zł. Killer najebany, to sorry, moja wina, tak? A chuj tam, kurwa. Dobra, moja wina, że nikt nie wyszedł. To daj mi tą stówę. Ja zapłacę mu te 40 zł. 60 zł ci oddam, rozumiesz? Oddam ci jutro tą... Nie. Stracisz tylko stówę. Nie chodzi o to. 700 zł ci zostanie. A ty nie chodzi o to. O to chodzi. Zapłać kartą. Nie da się, bo powiedział, że terminal nie działa. Dobrze, poczekaj. No i dobra, no i widzisz. Dobra, nie. Widzowie, ja zaraz wychodzę do taksówkarza i do siku, a ojciec jak nie wierzy, to se niech nie wierzy, myśli, że są jaja. Ja mu powiem. Robisz jezę. No to se rób jaja. Ja powiedziałem. Ja czy już nie. Fajnie mi się go wkręca, bo się wkurwę coraz bardziej. Nie, już nie. Ja mogę go dalej wkręcać, bo wiecie, widzowie, powiedzcie. Jak coś, to taksówkarzowi zapłacenie z karty. Mam tu jego stówę w kieszeni. Bo to jest jego prezent, 800 zł, ale specjalnie go wkurwiam, żeby tu coś się działo. Nie, no już nie. Jeszcze go trochę wkurwię. Czasu się w ten. Jeszcze wkurwia, nie? Już ma ten. Aż to się trząs przed chwilą, że kurwa, że... O, zjadł jeszcze sera pleśniowego. Bo mimo wszystko na te fajki dał tą stówę i się pogodził z porażką, a i tak zapłacę kartą, bo wiecie, to jest mój rodzinny killera. Kocham. Idę. Marcin. Sery, o, ojciec akurat poszedł z pieskiem na spacer. Chyba po taksówkarze by się sery się tak nabrał. Bo poszedł z psem na spacer teraz pod bramkę. Ale ile zapłaciłem? Już wam mówię. Zapłaciłem chyba 60. Nie wiem, nie chcę was kłamać, ale wiem, że dałem taksówkarzowi 5 zł na piwku. A nie dlatego, że jestem żyłą i tylko dałem, tylko po prostu on podliczył. Ja mówię, to doliczy pan do pełnej kwoty. On do mnie, a ten taksówkarz mówi, że 5 zł na piwku, dziękuję, mówię, że nie ma za co. 45 pewnie wziął za sandes. No nie, jednak 70 zł gdzieś. Około 70-80 zł. Ja wiem. Facet przyjechał, masz. Musisz głupo palić wysoko, nie? Masz. Zobacz, masz stówę, przecież zapłaciłem z karty, wkręcałem. To masz moją masz moją stówę. To dobra, to zrobimy taki deal, patrz. Ty mi oddaj moją stówę. No. A i jeszcze daj mi swoją. I spać. Co ona tam je? I zostało ci 500 zł, ja też zarobię se. No i sobie 2 stówy zarobiłem. Chuja zarobiłeś. Od chuja zarobiłem, 2 stówy dopiero. Dobra, dzwonię po taksówkę, żeby przyjąć 4-opak żubra. Nie. Zobacz, 2 stówy dopiero zarobiłem.
Daj mi te pieniądze. Nie no, ojciec. Daj mi te pieniądze, bo idź zobacz, że jesteś... No nie no, stówę ci mogę. Dawaj. Kasę dawaj. Felo, 10 zł. Co? Dawaj kasę. Szybko na wizji z killerem, bo widać, że już się wkręcił nieźle, a widać, nie że nie wszyscy widzowie wiedzą, że to wkrętka. Dobra akcja z twojej strony. Co? A drugą stówę? A nie dasz dziecku? Nie. Czemu? Czemu? Dobrze, Wesse. Masz, ja nie chcę cię. Wesse, masz. Chuj, jak się zależy, ja no nie chcę tego. Dobra, to masz tą stówę. To weź, dobra. A ty, a ty. Ale dobra, wyjmij teraz. Ale... A ty myślisz, że jestem pierdolnięty? Nie, tak nie myślę. Żeby tak przyjął w facet jakiś taryfiarz. Ale serio, powiedział, że cię pozdrawia.